u osoby trzeciej. Nie powinno się mówić o obecności trzeciej osoby o niej, czyli powiedzmy, jakie są dwie osoby. Nie powinno mówić o osobie trzeciej, gdy jest obecna. To niestety ma miejsce, czyli że nie ma standardu. Często jest tak galeria. Kontrowersje do tej galerii warszawskiej. Różne są te galerie i proszę Państwa, dlaczego w tych galeriach nie ma kultury? Dlaczego Wrocław jest europejską stolicą kultury? No bo tutaj w Warszawie nie ma zwyczaju czytania Słowa Bożego. Nie ma zwyczaju czytania Biblii, żeby mieć szacunek dla Biblii. O czytelnikach będziemy mówić jeszcze do rana. Tak jak ksiądz Rydzyk wczoraj powiedział do człowieka, to oni za Radia Maryja. Bardzo gorliwy człowiek, do rzeczy, bardzo. A ksiądz Rydzyk mu powiedział, że tak do rana byśmy mogli, proszę bardzo, czeka następna osoba. Proszę króciutko, bo już kolejce czeka następna osoba. I potem za jego plecami powiedział, że tak do rana o czytaniu książek byśmy też mogli. Na kongresie chodzi o rynek polski, bo akurat należymy do rynku, który, jeżeli byśmy się nawet zgadzili, to my należymy do rynku wydawniczego, który bardzo dużo tłumaczy z obcych języków. Czy mamy dostęp do literatury światowej na pewno na bieżąco. Też poziom czytelnictwa nie rośnie. Trudno założyć, że jesteśmy tak wybredni, że na świecie nie powstały książki, które by nas zainteresowały, dlatego przestajemy czytać. Powstaje nas, że się o ważnych książkach mówi. Ale prowokuje owocami książka, powieść, to blisty, no to zgadza dla mnie też oczywiste. I wydawcy rzeczywiście muszli dość niepodobne strony. Wydawcy księgarza, cały rynek książki mógł uwierzyć, że ktoś chciał można sprzedać po prostu w dużym nakładzie. Oczywiście, że sprzedać to jest rynek komercyjny. Ja bym się troszczył o biblioteki i wszyscy wiedzą, o co się troszczę, dlatego że też badania pokazują, że osoby, które czytają bardzo często, łapią ten zwyczaj właśnie bibliotekę. To jest istotne i dlatego dlatego takich biblioteki jak tak ja jeszcze badania zeszłego pokazały, że osoby tak łapią książki poza klasą, ale też intensywnie chodzą do biblioteki. Natomiast ja bym uwagę, ale wskazał z tym i uważam, że trzeba po prostu, że duże biblioteki to nie tylko dostęp do nowości, czy w ogóle do bazy, ale to także miejsce. Choć także architektura, technologie, czy władze Warszawy. W tych państwach się czyta się najwięcej, biblioteki są takim miejscem, gdzie się przychodzi, można spędzić tam albo tygodnie, albo miesiące. Są miejsce, w którym się chadza, jak to nie jest miejsce, w którym się chodzi wypożyczyć czy oddać książkę, to miejsce, w którym się chadza. I byłoby wstydem dla Wojta, to był mistrz, gdyby miał po prostu słabą bibliotekę. Biblioteka pokazuje, jakie są aspiracje i władze lokalne, ale także ludzi tam przebywających, jeżeli ludzie nie zaniosą się czytania. Mówi się biblioteka, to jest inne. Biblioteka. Państwo zobaczą, dyrektorzy bibliotek nie znają się na języku polskim, nie mówią ładnie po polsku, a kiedyś na parafii ksiądz, ale teraz też wszędzie źle. Ja chodzę do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jestem codziennie, nawet po kilka razy. Książki się czyta, ale książki też czyta się wybiórczo. Gdyby czytała bezpośrednio, obecnie wszystko po kolei, to już nie miała czasu. Czytanie książki ma końca. Salomon wypowiada się w Biblii. Czytanie książki nie ma końca. Nie chodzi o czytanie. Chodzi o wybiórczo. Chodzi o to, że mamy czytać to, co trzeba i tu i teraz w danym momencie. Internet, komputer, internet też. To, co trzeba tu i teraz w danym momencie. Coś okazuje. Diabeł siedzi, wiadomo, jak będziesz miała pod kontrolą, to diabeł siedzi. Brzmiał tak, czy powinna być w opisie bibliotecznym informacja, czy książka się dobrze kończy. Ale przy okazji, to, że przychodzą do niej bardzo często użytkownicy, którzy mówią, potrzebna mi jest książka dla ciężko chorych osób, tylko ja muszę wiedzieć, czy ona się dobrze kończy. To jest część tego,
o tożsamości uprawnień komisji weryfikacyjnej z komisją śledczą. Mówię jedynie o tożsamości uprawnień komisji weryfikacyjnej z tymi uprawnieniami, które w tej chwili przysługują na przykład samorządowego, że samorządowemu kolegium odwoławczemu, które mogłoby stwierdzać nieważne decyzji wydanych z naruszeniu prawa, które się decyduje później po podważeniu umowy o oddanie zweryfikowanych decyzji, doprowadziłyby do tego samego, to znaczy do zwrotu kamienicy do zasobu miasta czy Skarbu Państwa. To cała komisja weryfikacyjna, a prezydent ma przyspieszyć ten cały proces. I to jest tylko jedyna różnica. Nie są one różnica w stosunku do tych uprawnień, które mają w tej chwili lepiej wykształcone, zamożniejsze, bardziej aktywne, i tu wam chciałbym skończyć. Osoby, które są po prostu bardzo świadome. To dlatego, że spodziewałem się, jak ustalałem, że jest konferencja i że pan prezes będzie podobał, a pan prezes że będzie to tym więcej, aniżeli jedynie weryfikacja tego, co już się zadziała. To znaczy, będzie to członek na rozwiązanie tego problemu. Miałem nadzieję być może na jakieś założenia tego kompleksowego rozwiązania reprywatyzacji nie tylko wartości, ale również dekretu reformy rolnej, do tego czy zrobimy w tym stawie przygotowanie kluczowym rozwiązaniem? Ale jedynie w części. Natomiast powołanie komisji weryfikacyjnej nierzadko, a może w większości przypadków nie odwróci tych ewentualnych krzywd, które zostały być może wyrządzone, a na pewno nie są związane z kwestiami, które są obecne. Ale były dzwony, były papiruszki, na Berlinie, manuskrypty były. I one też były wyrzucane do szkoły, jak dzisiaj są spojrzęte, że zakonnicy znaleźli, proszę Państwa, gdzie na sobie pismo na tych pozarstwa Państwa zamarzli. No jest wstrzymane w całości. Tu jest przykładowo, proszę Państwa, manuskrypt, który został wyjęty ze śmietnika. Starożytny skarb znaleziony na śmietnisku. Na śmietniku. Państwo zobaczą. Dlaczego manuskrypt ten ma dla nas, dzisiejszych miłośników Biblii, tak duże znaczenie? Powiedzmy, że my jesteśmy miłośnikami Biblii. No, jeżeli czytamy, jeżeli głosimy, puszczaj chleb po wodzie. Proszę Państwa, mały fragment, no, śmietnisko, no, z czym Ci się kojarzy śmietnisko, prawda, z czym? To jest nasze radio, tu nie o to chodzi, żebyście coś widzieli, bo tu zbyt dużo widzieć nie będziecie. Tu jest nasze radio, Talk FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Skoro Państwo widzicie, że nawet dyrektor biblioteki, bo on mówi biblioteki, potem się pomylił, powiedział biblioteki, ale ani to dobrze, ani tamto. Biblioteki. Na przełomie, proszę Państwa, XIX-XX wieków Bernard Greenfield, Arthur Hunt, uczeni z Uniwersytetu Oksfordzkiego, wybrali się do Egiptu. Tam, na starożytnym wysypisku śmieci, niedaleko doliny Nilu, odnaleźli sporo papirusowych manuskryptów. W roku 1920, gdy zajmowali się katalogowaniem tej kolekcji, Greenfield nabył w imieniu biblioteki Johna, i tu się pisze Rylandsa, Ryland czy Rylandsa w Manchesterze, kilka innych fragmentów papirusu odkopanych w Egipcie. Niestety, obaj mężczyźni zmarli, zanim katalogowanie dobiegło końca. Rylandsa, możesz czytać Rylandsa.
tutaj, proszę Państwa, jak jesteśmy w Polsce, to przecież wiadomo, że aby do komputera się dobrać. Dobrze. Czyli tak, mamy śmietnik. Biblia na bruku w Warszawie, proszę Państwa. Biblia na bruku. W śmietniku pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina ateistycznym, tu róg marszałkowskiej, Jerozolimskie w centrum Polski. A wyrzucają Biblię, gdy dostają, tylko jak wychodzą z Pałacu Kultury Stalina i Lenina, tam się okupili. Pisma Świętego, nawet nie Pisma Świętego, tylko książek, za duże pieniądze mieć, być. Wiecie Państwo, jak to głupi człowiek myśli, że za pieniądze to on będzie mądry. U nas na Filtrowej 75 lingwista, też Barbara Sikorska, germanistka, mówi, proszę Państwa, to, że Państwo w sekretariacie tu mi pieniążki zapłacicie u kierowniczki, zostawicie, to nie znaczy, że będziecie znali ten niemiecki, bo niektórzy to zapłacili, wcale się już nie pojawili. A ona mówi, to też dla kierowniczki jest bardzo dobrze, to też dla kierowniczki, dla ośrodka, bo to jest lingwista, najlepszy ośrodek w Warszawie. Jak był kurs Avec Plaisir, to było tylko tam, na Filtrowej 75, eksperymentalnie gdzieś na Ursynowie, czyli w dwóch miejscach tylko w Warszawie, eksperymentalnie. Proszę Państwa, czyli kochajmy stare papierusy, starajmy się dogrzebać, jak badacze Pisma Świętego swego czasu do Biblii się dogrzebali, chwycili taki kwadracik Biblii, badacze Pisma Świętego, i stąd mamy tyle tych świadków się rozrosło, a do Polski przybyli w roku 1905. No, religia katolicka w Polsce, tu nawet zburzyli cerkiew Świętej Maryi Magdaleny w Polsce. Też cerkwie jakby w Polsce, a na Mazowszu pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem nie mają racji bytu. Ta cerkiew już nie istnieje. Dzwonnica prawie wyższa od całej tej cerkwi, 70-metrowa dzwonnica. Cerkiew piękna.